Tak wygląda pad po miesiącu grania. Zajmijmy się naprawą. A jeszcze jedno nie działa, podszpad. Zobaczymy, co tam się dzieje. Zaczniemy od odkręcenia tych czterech śrubek. Może nic nie upierdzielę. Śrubki gdzieś sobie tak na miejsce odłóżcie, żeby wam nie zginęły, bo to są tak małe, że ciężko znaleźć potem. Tutaj najlepiej to zacząć jest, najlepiej jest zacząć od tej strony tutaj. Spokojnie. No. Teraz tak, tutaj wpinamy tą paśmę. Okej. Czas zerknąć, czy się nie powypinał, no nie wypił się. Dobra, ten też się nie wypiął, ten nie zdążył, dobra. To by się przydało odłączyć baterię. Dobra, włączona jest. Zrobimy miejsce. To jest śrubka, o, tą śrubkę odkręcamy. Zabieramy się teraz tak, o, teraz wypniemy tę taśmę. Gdzie ta kamera jest tutaj. W ten sposób odpinamy i wyjmujemy. No i mamy analogi na wierzchu. Wyciągamy jak widać. Zajebista jakość. Wkładamy następny. Naciskamy. Naciskamy. O, prawie ktoś kosi. Dobra, okno zamknę. Dobra, idziemy dalej. Teraz tak, mamy wymianę. Teraz będzie kwestia niedziałającego touchpada. Przyznam szczerze, że mi ostatnio spadł niechcący. No, zaraz zobaczymy. Najczęściej tu jest tak pod spodem taka lista, zaraz wam pokażę, jak to zrobić. No nie bójcie się tego odkleić, bo to jest tam taśma taka pod spodem, jest dwustronna. Nie ma co się obawiać, że coś się stanie. Śmiało można. No, jest. O, jak widzicie. Miejsca skakujemy do kartki. Tu jest to mocno. No tak, jak teraz idziemy dalej, wkładamy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Popełnimy błąd. To przykładamy tutaj, trzymamy. Dobra.
jest, jedziemy dalej, reszta odkładamy w ten sposób, tak. Tutaj mamy, to wyciągamy. Ta taśma tu siedzi na miejscu. Ona tu weszła do końca. To też dobra. To już jest odchylone, wpinamy. No, przez kamerę to ciężko go widać. Stop. Teraz tu przytrzymam się z tej strony, a tu się w ogóle to można pomóc. W ten sposób chodzi. Dobra, mamy. Teraz tak, mówiłem o pilnowaniu śrubek i chyba jedna nie zginęła, jest. No tutaj tak, te plasticzki można sobie zaginać do środka. No i trochę się to rozginęło, jak ja wyjmowałem, żeby potem bateria w środku nie latała. Dobra, wkładamy tak. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz, a nie zauważyliście, wypadło mi. To jest to od resetu pada, pierwsza. No i w tym miejscu, tak jak teraz. Wkładamy baterię. Teraz wam pokażę, jak to wpiąć, jakbyście na przykład zapomnieli. Tu z tej strony, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. O, tu widzimy. Styki są. Tak samo w tym przypadku tutaj macie. Z tej strony, no, tu z tej strony właśnie. Są styki. Teraz idziemy z tej do styku. W ten sposób, tak jak teraz jest styk ze stykiem, wkładamy od tej strony, teraz tutaj, tu wam się podstawić, trzeba nieraz zobaczyć w tym miejscu tutaj, pomóc, tu i w tym miejscu to samo, wkładamy, mam nadzieję, że nic nie odpadło, dobra jest, i następnie śrubki. Na początku do końca nie przykręcasz się, tylko przyłapać mniej więcej trochę. Potem się dokleić. Dobra. Starcie się dokręcać tak nie za mocno, bo te śrubki są takie niezbyt ciekawej jakości. W miarę tam tylko przyłapało, poczujecie opór, to wystarczy. Tak samo starcie. O. O, tak wyglądają te zdemontowane analogi. Oddzielnie. Tu są te nowe, montowane. No i koszt jednego to jest w granicach 4 zł, to na Allegro można dostać. Jest jeszcze inna możliwość przedłużenia żywotności pada. Są tak zwane nakładki na analogi, też w granicy 4 zł. Wygląda w ten sposób. No automatycznie analogi są chronione przed zużyciem.
No, trochę mniej wygodne, ale to zależy. Niektórym się dobrze gra, niektórym źle, tak? To już rzecz gustu. Toż pat też działa. Dobra.